wysoki, ale uprzejmy. Chodzi w kaszkiecie, ale naprawdę potrafi powiedzieć dzień dobry, tak że pójdzie w pięty. Przed wami przyjmijcie go bardzo gorąco. Człowiek, którego nazwisko brzmi jak nazwa stołu z Ikei. Michał Mimi Zenkner! Cześć! Cześć już oficjalnie. Kurwa, stół z Ikei. Powiedział koleś, który wygląda jak taboret z Bodzio Meble. Ja wam się muszę na samym początku do czegoś przyznać, Bolesławiec. Jestem wieśniakiem z Zielonej Góry, no i mi Bolesławiec skojarzył się tylko i wyłącznie z ceramiką. No, no po prostu, no, no przepraszam, no. Ale słuchajcie, jest jeszcze wiadomość. Dzisiaj w końcu miałem okazję przejść się po waszym mieście i powiem wam, naprawdę, Bolesławiec nadal kojarzy mi się tylko z ceramiką. Dobra, kilka słów o mnie. Ja od 3 lat jestem ojcem Witka, od 6 lat jestem mężem Gosie, od 40 lat jestem zjebem. Będzie szybka ankieta. Tutaj, w drugim rzędzie, was zapytam. Para siedzi. Wiecie, że do was mówię. Nie jesteście parą. Dobra, wy jesteście parą. Tak, dobra. Ale to spytam... Dobra, to spytam ciebie. To może będziecie parą. Anita podpowiada, ona się zna na parach. To jest twoja... To jest twoja mama? A ty nie masz na imię Edyp. Co się poświadczy? Dobra, to was zapytam, ale właściwie ciebie zapytam. Jak masz na imię, po pierwsze? Jak? Sabina. Zadam ci takie pytanie i poproszę cię o szczerą odpowiedź. Nie o uprzejmą, o szczerą. Czy wyglądam na zjeba? Tak! Tak! Nie? Nie, odpowiedziała uprzejmie Sabina. Nie, musisz wiedzieć coś o nas zjebach, Sabina. My, słuchaj, my się potrafimy świetnie kryć. Możesz być... naprawdę, my się potrafimy świetnie kryć. Możesz być bardzo blisko takiej osoby i nie rozpoznać. I obok to twój facet, tak? Ale nie, spokojnie, stary, dobrze wyglądasz. W ogóle nie zjebanie. Dobra, zostańmy przy mnie. Chwilę wam o tym moim zjebaniu poopowiadam. Ciąża mojej żony Gosi. To był dla mnie czas niesamowitych odkryć. Słuchajcie, spodobał mi się seks. Z żoną. W kuchni, w łazience, w kiblu, w windzie, w sypie, na śmieci. Wszędzie się chowała. Ale ja ją dopadałem, no bo... No wiadomo, no kobieta z ciążowym brzuchem wolno ucieka. To jest oczywiście żart. Nigdy w życiu nie zgwałciłbym kobiety, no chyba, żeby się zgodziła. Chociaż, słuchajcie, kilka babek powiedziało mi, że... Ze mną to zawsze był trochę gwałt, bo czuły się zmuszone do seksu z litości. No, seks w ciąży był, ale wiecie, tak kulturalnie, wieczorem w łóżku. Tylko do dziś mnie niepokoi, co w tym czasie robił mały Witek. No jednak dziecko nawet na tym etapie no, nie powinno być świadkiem seksu rodziców. No, no mam nadzieję, że w trakcie seksu spał, jak jego mama. Teraz Witek jest na zewnątrz, czyli takie szybkie pytanie, szybka ankieta. Czy są na sali rodzice rocznych, dwuletnich dzieci? Zróbcie hałas. Jedna, ale głośna. A gdzie reszta? Nie ma małych dzieci w Bolesławcu? Nie, jak to nie ma? Słuchajcie, są ci rodzice rocznych, dwuletnich dzieci, oni wszyscy siedzą w domu, właśnie, Anita. Kto chciałby siedzieć na stand-upie, dobrze się bawić, pić piwo? Jak możesz siedzieć w domu z dzieckiem i oglądać nowy sezon Świnki Pepy? No wybór jest oczywisty. A was wszystkich, którzy nie macie dzieci... Nie wiem, wy macie dzieci? Nie, nie macie. No to słuchajcie, chciałem was z całego serca zachęcić do antykoncepcji. No bo bycie rodzicem to jest ciężka robota, a 500 zł to jest kiepska pensja. Mój Witek, słuchajcie, budzi mnie codziennie o 5 rano, ale nie tak po prostu mnie budzi. On włącza takiego psa, taką zabawkę, taki pluszowy pies, co śpiewa piosenki. I pierwsze, co słyszę, to panie Janie, rano wstań, rano... I wstaję, bo na drugie mam Jan. Wkurwiony, niewyspany, idę sobie zrobić kawę i myślę, że nie będzie gorzej, a on włącza drugą piosenkę. Kiedy humor masz od rana w gonie klaszcz? Kiedy humor masz od rana w gonie klaszcz? Kiedy humor masz od rana, budzi się. Jak słyszę to gówno, słuchajcie, to zaczynam rozumieć mamy małej Madzi z Sosnowca. No tak, bo dla mnie bycie rodzicem to jest z jednej strony naprawdę bezgraniczna miłość do synka, a z drugiej strony okno życia.
Przykłady. Wraz z Wiciem pojawiło się w naszym życiu mnóstwo zdrabniania. No bo wiadomo, Wiciu ma rączki, ma nóżki, jak mu się uleje, to żygunia. Ale po pewnym czasie ja i Gosia zaczęliśmy przenosić to zdrabnianie na siebie nawzajem. I było dużo śmiechu, było dużo radości do momentu, kiedy usłyszałem, że mam kutaska. Jakby od razu zacząłem mówić na syna Witold. W ogóle, jak masz dziecko, to ci język ubożeje. Niby powinno się mówić do niego normalnie, ale jakoś tak odruchowo mówię do niego jego językiem. Mówię, baba, dziadzia, duda. A, już tłumaczę to ostatnie, żeby nie było. Mój Witek czasem krzyczy, duda, i łapie się za pieluchę. To znaczy, że się zesrał. Ale... Pani Andrzeja na sali. Wszyscy udają, że na niego nie głosowali. Ale słuchajcie, dopóki mówię do niego, jego językiem, to jest wszystko okej. Ale kiedyś wchodzę do piekarni głodny i odruchowo mówię do ekspedientki buba. Na szczęście ekspedientka była młodą matką, bo mówi do mnie buba gugu, buba ma? A ja buba gugu, a mam! I się dogadaliśmy. Dała mi chleb brzydki płonoziarnisty ze słonecznikiem. Ej, zrobiła mi loda. A taka niespodzianka od zakładu. W ogóle, jak masz dziecko, to powinieneś uważać na to, w co się z nim bawisz. Ja z mojej mam taką zabawę, ona się kładzie na ziemi bez koszulki i ja krzyczę do niego, koparka kopie! I on tak na maksa wciąga brzuch, tak, że mu się robi taki dołek, nie? A potem krzyczę do niego, Somalia! I on na maksa wypina brzuch, jakby spuchł z głodu. Wiecie, od małego uczę dziecka empatii. Ale kiedyś mój syn zobaczył mnie bez koszulki i od tego czasu woła za mną, Somalia! Także trzeba uważać. Zwłaszcza, że jak każdy rodzic mam najinteligentniejsze dziecko na świecie. Kiedyś idziemy do sklepu zoologicznego i z daleka on pokazuje, zobacz, ten zielony sklep nazywa się Wszystko dla Zwierząt. Idziemy dalej, przechodzimy koło sklepu monopolowego, a on, a to sklep Wszystko dla Ludzi. A szliśmy do zoologicznego, bo mamy z żoną, właściwie już mieliśmy, zanim pojawił się Witek, 4 koty. Koty to nie tylko sprzątanie kuwet, koty to nie tylko karmienie. Słuchajcie, nasze koty ciągle żygają. One, żeby oczyścić swój układ pokarmowy, jedzą rośliny z doniczek, zaczyna je boleć brzuch, zaczynają tak żałośnie miałczeć, tak... Słuchajcie, my mamy 4 koty, zawsze któryś żyga. I żeby jeszcze żygały w jednym miejscu, żeby miały taki żyk spot. Ale nie, one żygają wszędzie i staramy się sprzątać to na bieżąco, ale czasem w jakimś dziwnym, trudno dostępnym miejscu znajduje taką, nie wiem, żygową skamielinę z odciśniętą po środku stopą dziecka. No i kiedyś, zanim pojawił się Wiciu, wołaliśmy do kotów po imieniu. Rudy, Tygry, Sładka, Hofi. Teraz koty mają jedno imię. Spierdalaj. I koty są trochę jak dzieci, one są bardzo ciekawskie. Któregoś razu jeden z nich wskakuje na blat w kuchni, znajduje tam worek z ziemniakami, wkłada łeb, stwierdza, że nic ciekawego i zeskakuje, a ziemniaki za nim. Bo uszy od torby przyczepiły się do kociej szyi. Ziemniaki spadają, robią hałas, kot się wystrasza i zaczyna biec, ale za sobą słyszy... Odwraca się i jest kurwa przerażony. Gonią go normalnie nieruchome warzywa. Jakby jego wizja świata się rozpierdala. Co będzie następne? Przy misce z wodą dorwie go stado bakłażanów? Przyspiesza, ale ziemniaki przyspieszają wraz z nim. Kot przebiega mieszkanie tam i z powrotem. Ale ziemniaki cały czas siedzą mu na ogonie. Aż w końcu kot zrezygnowany kładzie się na ziemię i czeka na śmierć. A ziemniaki? Ziemniaki złowieszczo chichoczą i zastanawiają się, ile kotu brakowało do zawału. A nie, to nie ziemniaki, to ja i Gosia. A, żeby nie było, słuchajcie, koty czasami przeżywają z nami miłe chwile. Kiedyś jestem sam w domu i słyszę moje ulubione panie Janie, panie Janie. Nie ja włączyłem tę zabawkę, więc idę do pokoju Witka, a tam kot od ziemniaków rucha psa od piosenek.
Jakby dociska go do ziemi, a ten się zaciął na panie Janie, panie Janie. Potem przeskoczył na Wlaskotek, Wlaskotek. I wiecie, moim zdaniem nie ma nic bardziej upokarzającego dla psa, niż bycie ruchanym przez kota. Myślę sobie, i co pluszowy gnoju? Karma wraca. A w ogóle to, że zostałem ojcem, sprawia, że dużo myślę o moim dzieciństwie i o moim tacie. I mój tata był bardzo ambitny. On chciał, żebym się dobrze uczył, ale na matematyce pojawiły się równania. Ja nie kumałem równań i zacząłem przynosić złe oceny. I tata był zawiedziony, ale postanowił działać. I teraz nie wiem, czy kojarzycie, jak kiedyś naprawiało się telewizory. Jak telewizor się psuł, waliło się w pudło i telewizor się naprawiał. I tę samą metodę tata zastosował na mnie. Dawał mi równanie, przynosiłem zły wynik, on walił mnie w pudło i zadziałało. Na coś zupełnie innego, ale zadziałało. Bo do dziś mam tak, że boję się, że zawiodę bliskie mi osoby. Na przykład przy seksie. Za każdym razem wydaje mi się, że moja Gosia jest ze mnie niezadowolona. I w trakcie... ciągle pytam. Doszłaś? Doszłaś? A teraz? Bo tak jakby stęknęłaś. Nie? A coś ci przeszkadza? Nie, no powiedz, przeszkadza ci coś? Nie, no widzę, że coś ci przeszkadza, no. No ewidentnie coś ci przeszkadza. I wtedy ona już nie patrzy na mnie, tylko patrzy za mnie, a mi się wydaje, że za mną stoi mój stary i zaraz dostanę w pudło. W ogóle, sorry stary, że na ciebie patrzyłem, nie? Jak ty masz na imię? Adam. Adam. Ładnie. W moim dzieciństwie był też drugi ojciec, którego nie chciałem zawieść. Bóg ojciec. Ja byłem bardzo wierzący, wierzyłem, że trzeba przestrzegać tych wszystkich zasad, bo inaczej Bóg cię odrzuci i trafisz do piekła. I któregoś razu jestem w kościele, jak co niedzielę, mam jakieś, nie wiem, 8-9 lat w ogóle, zaczyna się msza, a mi zachciewa się srać. Mam blisko do domu, mógłbym pobiec, zrobić kupę i wrócić na opłatek, bo uwielbiam opłatek. Ale ja boję się, że jak wybiegnę, to Bóg się zdenerwuje i pierdolnie mnie piorunem. Więc zostaję. I teraz wiecie, jak to jest. Zazwyczaj, jak chce ci się srać, to chce ci się srać coraz bardziej. Nie wiem, ktoś ma inaczej? Adam? Chyba nie masz tak, że chce ci się coraz mniej, 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 aż gówno zamienia się w cichacza o zapachu lawendy. I dopóki stoję w tym kościele, jest okej. Ale to jest kościół. Tu się klęczy. I zazwyczaj w kościele klęczę mniej więcej tak. No nie tym razem. Tym razem, słuchajcie, jestem wyprostowany. Napięty. Mam tak spięte poślady, że przechodzący obok ksiądz dziwnie się uśmiecha. Ale parcie jest coraz większe. Wstaję, szczelnie przywieram tyłkiem do ściany i stawiam barykadę. Mówię sobie, nie. Nie wypuszczę. Nie wyjdziesz. Nie Zesrałem się pod koniec kazania. Jakby kret opuszcza kopiec, zdycha i od razu zaczyna się rozkładać. Śmierdzi, jakbym w kościele wysrał szatana. Wokół mnie robi się dziwnie pusto. Otaczające mnie morze ludzi rozstępuje się. I mógłbym poczuć się jak Mojżesz, ale czuję się jak bezdomny żul w autobusie. Słuchajcie, jest tak źle, że omija mnie ktoś, kto nigdy nikogo nie omija. Kościelny z tacą. A podobno pieniądze nie śmierdzą. Zaraz potem podbiega do mnie dwóch ministrantów, stawiają przy mnie kadzidła i uciekają. Ja powinienem wyjść, ale nie. Ja czytałem Biblię. Ja wiem. Pan wystawia mnie na próbę. Psza trwa dalej. Oczywiście nikt nie przekazuje mi znaku pokoju. Znaczy, przepraszam, ministranci przekazują mi jakiś znak. Msza trwa dalej, komunia. Ja uwielbiam smak opłatka, no ale nie chcę psuć innym posiłku. I w końcu nareszcie ogłoszenia duszpasterskie. Ostatnie. Przypominamy, na zakrystii znajduje się ogólnodostępna toaleta.
Przez 3 miesiące wstydzę się chodzić do kościoła, po 3 miesiącach przychodzę, klęczę w kolejce po mój ulubiony opłatek, zbliża się ksiądz, daje opłatek osobie przede mną, daje opłatek osobie za mną, a do mnie mówi: nie zesraj się. Po tej historii było mnie głośno na osiedlu. U niektórych mówi się, że mają czarny PR, ja miałem brązowy PR. Ale śmiali się ze mnie do czasów, kiedy byłem nastolatkiem. I jak byłem nastolatkiem, to nie było lepiej, bo wiecie, no to jest ciężki okres, nie? Burza hormonów, niska samoocena, pryszcze. Ale sobie poradziłem. Znalazłem sobie hobby. Hobby, które pochłonęło mnie całkowicie. Masturbacja. Ja przepraszam za to medyczne określenie, nie? Bo raczej tak się mówi bardziej potocznie, nie wiem, walenie gruchy, kapturzenie mnicha, klepanie Niemca po kasku. I właśnie słuchajcie, ja tutaj, Adam się trochę wyrywa i zaraz cię zapytam, bo ja jeżdżę po kraju i zbieram taką lokalną gwarę masturbacyjną. Niedługo jadę do Kłodawy i może mogę zawieźć im coś z Bolesławca. Macie jakieś takie lokalne określenia? Adam. Walenie gruchy wzmacnia paluchy. Lokalny poeta. Mickiewicz z Bolesławca. Brawo, brawo dla Adama. Słuchajcie, ja kiedyś to samo pytanie zadałem, to było w Bytomiu. I tam zapadła taka cisza, ale wiecie, że po prostu siekierę można zawiesić, nie? I nagle wstaje koleś i mówi: my nie robimy takich rzeczy, my jesteśmy normalni. Po czym wszyscy spojrzeli na niego i zareagowali tak jak wy, wyśmiali go. I słuchajcie, w Bytomiu usłyszałem, no, świetne określenie, nie wiem czy znacie. Wskrzeszanie Łazarza. Znaliście? Nie, no widzicie, no stand-up nie tylko bawi, ale też uczy. W Żarach usłyszałem tapirowanie Mujahedina. Wiecie, no, Mujahedin to jest afgański bojownik. No. Tapirowanie musiało być krwawe i brutalne. W ogóle te określenia często kojarzą się z jakimś zawodem, który ktoś wykonuje. Nie wiem, żołnierz pucuje lufę, urzędnik bierze w łapę. A ja jako nastolatek musiałem być pasterzem z Peru, bo ja poganiałem lamę. Poganiałem lamę, aż się popluje. Więc można powiedzieć, że ja jebie. Ulubione powiedzonko Anity. Ja jebie. Dostaję wypłatę. Ja jebie. Mąż Anita do łóżka. Ja jebie. Także słuchajcie, no, można powiedzieć, że jestem takim kombatantem masturbacji. Jeszcze sprzed czasów internetowych, wiecie, z czasów tych gazetek różnych pornograficznych. I kupowanie takich gazetek to nie była łatwa rzecz, wiecie. Ja byłem bogobojnym chłopakiem. Katechetka na religii mówiła, że kapturzenie mnicha to jest ciężki grzech. Że wyrosną nam od tego włosy między palcami. I miała rację. Co prawda nie wyrosły, tylko wypadły i nie między palcami, tylko na głowie, ale... Reszta się zgadza. A poza tym, słuchajcie, kioskarka, o której kupowałem te gazetki, to była stara, 40-letnia baba. Czemu stara? Ona miała tyle lat, co ja teraz. I miała powieszony w kiosku kalendarz z Janem Pawłem II. I to tak powieszony, że kiedy kupowałem te gazetki, to papież patrzył mi prosto w oczy. Ale myślę sobie, nie lękajcie się. I podchodzę do okienka. Dzień dobry, niech będzie pochwalony. Poproszę gumę turbo, chupa chupsa i zboczone dziwki. Kioskarka: i co? I suszone śliwki. I dała mi gazetkę z gołymi emerytkami. Wyobrażacie sobie coś takiego dzisiaj? W ogóle wchodzicie na stronę porno i odpala się wam jakieś okienko ze starą babą. Dzień dobry, pan w jakiej sprawie? Dzień dobry. Ja chciałem odwiedzić stronę z materiałami pornograficznymi. Tak?
A w jakim celu? Prowadzę badania naukowe nad wytrzymałością lamy. Ale! Tak, ile śliny może wypluć Anita? Czy wyobraźnia pracuje? Ale ty jesteś obiecana Wojtkowi, także nie wcinam się, że tak powiem, ze swoją lamą. Że nie odwiedzisz dzisiaj Peru. Machu Picchu nie dla ciebie. No, człowiek głupoty czasami gada. Dobra. Człowiek gada głupotę, a Anita się podnieca. Stare czasy miały swoje zalety. Słuchajcie, ja miałem jedną gazetkę na kilka miesięcy. Ja się mogłem zżyć z tymi dziewczynami. Ja znałem ich imiona. Gorąca Helga, wilgotna Jessica, włochata Grażyna. Kulawa Anita. Słuchajcie. Adama tam nie było. Się wszędzie wetnie, kuźwa. To nie było onanizowanie. To było randkowanie. Romantyczne trzepanie przy świecach. Właściwie przy świecy, bo... Przygaszałem światło i odpalałem świecę z komunii. No na dłużej starczyła, no. A żeby w ogóle, żeby jeszcze podkręcić romantyczny nastrój dla ciebie, Adam, to będzie dobre. Puszczałem muzyczkę. Najczęściej Eltona Johna. Wtedy nie wiedziałem, że Elton jest nie na miejscu. I podczas jednego z takich romantycznych seansów mieliśmy awarię prądu. I żeby cokolwiek widzieć, musiałem przybliżyć gazetkę bardzo blisko świecy. I w ten sposób gorąca Helga zamieniła się w płonącą Helgę. Ale to był jedyny raz w moim życiu, kiedy naprawdę rozpaliłem kobietę. Trochę wam poopowiadałem o przeszłości, teraz będzie coś o teraźniejszości, bo nie, chciałem się wam pochwalić, bo wpadłem na świetny plan, bo ja występowałem w kabarecie i pomyślałem sobie, że przestanę występować w tym kabarecie, zrobię sobie program stand-upowy, będę z nim jeździł sobie po kraju, dużo występował, jak dopracuję program, to wrzucę go do internetu, więcej osób się o mnie dowie, więcej osób będzie chodziło na moje występy. No, genialny plan, idealny, on miał tylko jedną wadę. To był plan na rok 2020. Jak jebło COVID-em w marcu, to do czerwca tego roku, słuchajcie, z niewielkimi przerwami miałem taki home office. Tylko, że bez office. I ten wirus podobno wziął się od nietoperzy. I ja w tych powracających lockdownach czułem się jak nietoperz. Jakbym wisiał do góry nogami w ciemnej jaskini. W skrócie, chuj wie co będzie. Jakby premier zabronił występów i to, że w dwóch kolejnych zdaniach użyłem słów chuj i premier, to jest czysty przypadek. Bo żeby nie było, ja rozumiem obostrzenia, ja i COVID mamy coś wspólnego, obaj lubimy tłumy na występach. Ale rząd, słuchajcie, delegalizując te zgromadzenia, zabronił, zdelegalizował coś, co jest mi najbardziej potrzebne do pracy. I teraz już wiem, co czują dilerzy narkotyków. Solidaryzuję się z nimi. Są na sali dilerzy? Zróbcie hałas! Kurwa, Bolesławiec, miasto dilerów. Albo sprzedajesz, albo kupujesz, nie? Ale ja miałem takie poczucie w tych lockdownach, że nie mam wpływu na własne życie. Więc postanowiłem mieć wpływ na życie innych. Co rano Gosia z Witkiem wychodzą na spacer. Ja wychodziłem na balkon. Brałem szczekaczkę i pilnowałem, czy ludzie przestrzegają covidowych obostrzeń. Widzę, idzie para, trzymają się za ręce, nie? Ej, wy, dystans! 2 metry, kurwa, 2 metry! Idzie dzieciak. Ej, gówniarz, nie wolno samemu po ulicy chodzić, bez rodziców. Ile masz lat? Tak, 40. Pokaż dowód! I miał, z daleka nie widziałem, że to karzeł. W ogóle często starałem się dostosować komunikat do odbiorcy. Godziny dla seniorów, tłum emerytek przed sklepem, a ja... Ej, stare baby, tu Bozia! Słuchajcie głosu z niebios, zaprawdę powiadam wam! 2 metry, kurwa, 2 metry! Te przerażone zaczynają biegać dookoła. Jedna klęka, druga mdleje, trzecia jej kradnie kiełbasę z torby.
a ja, hej, babo z kiełbasą w łapie, Bozia widzi wszystko, szóste przykazanie, nie kradnij. A to bezczelnie, chyba siódme. Nie dyskutuj, stara babo. Już ja wiem, które przykazanie jest szóste, które siódme, a które piętnaste. Bóg to chyba Biblii nie czytał. Nie musiałem, raszplo, ja to dyktowałem. A, i najważniejsze, baby. Macie nie chodzić do kościoła. To jest zdziwione. Co? Dlaczego? Bo tam jest wirus. Niech Bóg tak na proboszcza nie mówi. No tak byśmy sobie gadali, nie? Ale przychodzi Gosia i wszystko psuje. Do mnie, że co ja odpierdalam? Że sąsiedzi się skarżą? A ja, że spokojnie, kochanie, no chciałem się rozerwać. I próbuję podejść, przytulić. A Witek, 2 metry, kurwa, 2 metry. Od 3 lat jestem ojcem Witka, od 6 lat jestem mężem Gosi, od 40 lat jestem zjebem. Trochę wam o tym poopowiadałem. I tak się czasami zastanawiam, czemu wychodzę na scenę, żeby o tym ludziom opowiadać. I przypomniała mi się taka historia, to jest bardzo wczesna historia, z czasów PRL-u jeszcze i tu będzie taka ankieta, taka... Dobra, no Adam, no ja wiem, ty pamiętasz na pewno PRL. Jakie słodycze jadłeś jako dzieciak? Trufle. Będę drążył, uważaj. Czy byłeś zatrudniany jako świnia, jako dziecko? Nie, trufle jadłeś. Dobra, dobra, już nie drążę, Adam. Spoko. Trufle, bardzo dobrze. Były też pomarańcze. Okej. Okay. Zaczynają pomarańcze. Ale co, skórki jadłeś, czy? Obierki z pomarańczy. Dobra, nie drążę, okej. Okay. Nie, no generalnie to były ciężkie czasy, PRL. Nie wiem, ty kolego, pamiętasz PRL? Co jadłeś, jakie słodycze? Krówki. O, proszę. Krówki, dobra, okej. Okay. No i to jest spoko. Słuchajcie, ja pochodzę ze Stargardu w ogóle. U nas, słuchajcie, tu miałeś wypas. U nas był chleb z cukrem. My na ocet... No ale nic innego nie było, żadnych trufli, wyobraź sobie. Nie było trufli! My na ocet mówiliśmy oranżada. Także kontekst mamy zarysowany. Bardzo wczesne wspomnienie, ja mam jakieś 3-4 lata. Siedzę sobie w piaskownicy, bawię się obok piaskownicy, taka ślizgawka, taka wiecie, w starym stylu, blaszana, nie? A na tej ślizgawce coś brązowego. I starsze dzieciaki wołają mnie i mówią, przed chwilą na tej ślizgawce zjeżdżała mała Moniczka. Pech chciał, że się zesrała. Jeżeli zliżesz kupę małej Moniczki, dostaniesz banana. Myślę sobie, dobry deal. Wezmę Liza wstrętnej kupy i zagryzę pysznym bananem, nie? I ja wiem, co to dzisiaj jest banan, no ale wtedy banany naprawdę były gówno warte. Więc od razu podchodzę do tej ślizgawki. Dookoła ślizgawki zebrał się tłum dzieciaków. Nie wiem, jak dowiedziały się o tej imprezie. Nie było wtedy Facebooka. Nikt nie zrobił wydarzenia Gównojad Show. Ale wchodzę i dzieciaki zaczynają skandować. Michał, a ja niesiony tym okrzykiem zjeżdżam głową w dół, robię... Tłum szaleje. Myślę sobie, dałem wam radość, zasłużyłem na banana. I tu zaczynają się schody. Okazuje się, że banan był, ale zniknął. Pewnie jak to na PRL-owskim osiedlu przyszedł goryl i wpierdolił. Ale znajdzie się drugi banan, czekolada, trufle i Coca-Cola pod warunkiem, że zjadę jeszcze raz. Myślę sobie, zgarnę całą pulę. Już podchodzę do ślizgawki, ale okazuje się, że będę miał przedskoczka. Małą Moniczkę. Zjedzie przede mną na dupci i odświeży mi tor. Zjeżdża, po niej zjeżdżam ja. Oczywiście w zamian gówno dostaję i zjechałbym 103 raz, ale na szczęście przez okno wygląda moja mama i mnie ratuje. Woła do domu, bierze do łazienki i bez zbędnych pytań spuszcza w pierdol. Czas na podsumowanie. Właśnie tacy ludzie jak ja wychodzą na scenę.
Zeżrą gówno, żeby tylko być w centrum zainteresowania. Tyle ode mnie! Dzięki, Bolesławiec!